Dziękuję bardzo. Pan Wójcki, bardzo proszę. Teraz już pytanie. Panie Burmistrzu, mam trzy pytania. Jedno dotyczące pańskiego sprawozdania, dwa nie dotyczące sprawozdania, to już zostawiam panu możliwość wyboru, czy pan odpowie później, czy jeżeli będzie możliwość teraz, to bardzo proszę. Pierwsze dotyczy ulicy Lipińskiej i działki, która została sprzedana bezprzetargowo. Czy może pan powiedzieć, co to za działka, dlaczego tak akurat? Druga sprawa to zbliżające się ferie. Czy przewidziane są jakieś zajęcia dla dzieci, młodzieży w czasie ferii zimowych tutaj w mieście? I trzecie pytanie dotyczy sprawy takiej dla mnie osobiście, może nie nawet nie osobiście, ale jestem bardzo związany z miejscami, które są zalewane bardzo skutecznie przez wody gruntowe. Nie wiem, czy to właściwe słowo skuteczne. Skutecznie, może no, niosące wielkie zniszczenia w tej chwili. Czy miasto przygotowuje się w jakiś sposób do walki z tą wodą gruntową, bo staje się to już ogromnym problemem dla mieszkańców, szczególnie terenów wiejskich. W terenach miejskich jest deszczówka, więc część tej wody można sobie przepompować do deszczówki, natomiast w terenach wiejskich jest to już katastrofa w tym momencie. Jest w niektórych miejscowościach po 30% gruntów, nawet w tej chwili zalanych. Te grunty są zamarznięte, ale w momencie, kiedy przyjdzie odwilż, to będzie wychodzić już po wodzie. Więc jeżeli pan może mi coś na ten temat powiedzieć, a wiem, że koncepcje były przygotowywane. Czy coś w tym temacie będzie pan mógł powiedzieć? Bardzo proszę. Jeszcze pytanie o kwestie Lipińskie. Dobrze, panią. Jeżeli chodzi o sprzedaż nieruchomości przy ulicy Lipińskiej, Rada Miejska poprzedniej kadencji w październiku bodajże podjęła uchwałę o bezprzetargowej sprzedaży. Rzecz dotyczy dwóch działek ewidencyjnych o powierzchni łącznej 180 metrów. I to było sprzedane bezprzetargowo, ponieważ nieruchomość służyła poprawie zagospodarowania nieruchomości przyległych. Z października do roku 60 tysięcy była cena nabycia tej nieruchomości. Akt notarialny mieliśmy 29 grudnia. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, jeśli chodzi o drugie pytanie o odpoczynek zimowy, zostały wstrzymane konkursy na organizację wypoczynku zimowego. W poniedziałek zostało wieszone ogłoszenie. Zarząd ubiegłych kilka organizacji pozarządowych zgłosiło się, zostały na to rozdysponowane już pieniądze. Pytanie trzecie, jeśli chodzi o sprawy zalewowe. W momencie pojawienia się tego problemu został powołany sztab kryzysowy, który na bieżąco niektóre monitoruje sytuację. W tej chwili przyspieszyliśmy procedurę związaną z wyłonieniem firmy na konserwację urządzeń odwadniających. Analizujemy i monitorujemy urządzenia odwadniające. Straż Miejska codziennie dokonuje kontroli i monitoringu terenów szczególnie narażonych na zalania czy jakieś podtopienia. Opracowaliśmy mapę gminy z oznaczeniem miejsc szczególnie narażonych i tam przede wszystkim kierujemy naszą uwagę. Dodatkowo w każdej sytuacji, gdy woda, bo to nie tylko jest woda z rzek czy z jakby z kanałów, jest to również woda, która przyciąga z gruntu i ona często pojawia się w piwnicach. W sytuacjach, gdy jest akurat sytuacja, która zagraża bezpieczeństwu lub zdrowiu mieszkańców, interweniuje Straż Miejska. Takich interwencji było już kilkanaście. Zapewniam, że na bieżąco monitorujemy sytuację. Bardzo sobie wyobrażam, na czym polega monitorowanie tych urządzeń, dlatego że mogę podać przykłady trzech rowów, które są bardzo głębokie, bardzo duże i są puste. A wszędzie wkoło jest woda, więc nie chcę tu podważać pracy tego zespołu czy sztabu, który to monitoruje. Natomiast uważam, że jakby rozpoznanie w terenie jest moim zdaniem słabe. Jeżeli się mylę, to proszę mi wybić to, że tak powiem, z głowy, że się mylę. Natomiast uważam, że kontakt z sołtysami, którzy są najlepiej rozeznani w terenie, jest jakoś tak mało widoczny. I tak jak do mnie docierają sygnały, to raczej to dosyć skromnie wygląda taka współpraca. Więc nie wiem, czy pan burmistrz ma jakąś inną wiedzę, bo ja widzę to, co zaobserwowałem, jak przejeżdżam. Jeżeli nasz jest, jakby sprawa związana.
danych z rwami melioracyjnymi. To są sprawy, które są od wielu lat naprawdę zajmowane przez urząd gminy. I to jest, niestety teraz jest poziom wody dosyć wysoki, najwyższy od wielu lat. I tak naprawdę teraz to wszystko przychodzi do zaniedbania, które już od wielu lat jakby będzie nie do pilnowania. Myślę, że kwestia jak gdyby kolejnych takich sytuacji, które mogą nastąpić w przyszłości, no musimy w tym roku zastanowić się, jak to kompleksowo rozwiązać. Po prostu nie możemy po prostu w tej chwili działać po kopie, musimy zastanowić się, w jaki sposób to może kompleksowo rozwiązać. Jeżeli można jeszcze słowo. Panie Burmistrzu, ja uważam, że to nie jest zaniedbanie gminy, bo akurat trochę się interesowałem tym. Myślę, że tu nie będziemy szukać teraz winnego. Po prostu była taka sytuacja, jaka była. Były spółki wodne, były inne organy, które się zajmowały tą sprawą. Była melioracja, ta melioracja częściowo została przez mieszkańców zniszczona. Do tego też trzeba się przyznać, niestety. Ale no, my nie możemy tylko wysłuchiwać tego, co było nie tak zrobione. Mnie konkretnie interesuje koncepcja, jaką widzimy możliwość, żeby pomóc ludziom. Bo za chwilę wiosna ruszy pełną parą. Tak jak powiedziałem wcześniej, przyspieszyliśmy procedurę dotyczącą wyłonienia firmy konserwującej rowy i urządzenia odwadniające i myślę, że w najbliższym czasie umowa zostanie podpisana. Jeśli chodzi o konserwację, to w tej chwili nie możemy jej robić, uwagi na to, że nie mamy firmy. Zawsze taki przetarg był robiony późną wiosną, w tej chwili już w styczniu ogłosiliśmy całą procedurę, widząc co się dzieje. Zespół, który ma zadanie oszacowanie jakby tutaj tych problemów, czy zinwentaryzowanie, dokonał tego, tak? Czyli my wiemy o tym, wiemy, że jest problem, ale jeszcze z przyczyn formalnych nie możemy podjąć żadnych starań. W tej chwili dla kilku obszarów jakby miasta i gminy są opracowane koncepcje odwodnienia. I w tym roku w miejscach, gdzie ta woda najbardziej jakby dokucza, czy najwięcej jest, będą już koncepcje odwodnienia i myślę, że to w pewnym sensie rozwiąże problem.